Ma pani gwarancję, że osoby, które pani osierocie, czy też pozostawi w żalu po sobie, że dostaną pewnego jakby rodzaju satysfakcję w formie finansowej, tak? Że osierocone... Najstarsze dziecko świata. Tak, będą mogły cieszyć się życiem w dostatku i zachowają panią we wdzięcznej pamięci dzięki temu. Jeżeli kogoś takiego pani ma, a nie wątpi, że pani ma, kto jakby poczuje się samotny po pani stracie, to naprawdę radziłbym jak najszybciej zabezpieczyć odpowiednią sumę, opłacając składki. Wtedy też pani będzie się żyło spokojniej. Niech pani pomyśli. No tak, i wtedy ona, jeżeli oczywiście wyjdzie z pokoju do tego czasu. Dobra. Ubezpieczam się. Ta sztuka jest o spotkaniu dwóch pokoleń. Jedno pokolenie to jest pokolenie moje, a drugie pokolenie to jest pokolenie 25-latków. Ja mam takie wrażenie, że w historii świata nie było takiej różnicy pokoleń, jak właśnie teraz. Znaczy to pokolenie młode właściwie uczy wielu rzeczy pokolenie moje. Nigdy czegoś takiego nie było. I do takiego właśnie spotkania dochodzi. Jakieś choroby były? Chorowała pani? Choruje? Tak, w dzieciństwie, ale to ona wie na co. Nie leczy się pani na nic? Nie, tylko tranem. Aha, czyli generalnie jest pani zdrowa. No to fantastycznie, my to zresztą czasem sprawdzamy, ale to zaraz... Ubezpiecza pan? Tak, 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 tak. Czyli jak rozumiem po... odpowiednią sumę ma otrzymać... Ta stara jędza. Dokładnie. Imię i nazwisko tej pani. Piotr i Marta są naprawdę drastycznie się od siebie różnią. Piotr jest po prostu bardzo energicznym, żywiołowym chłopakiem, który ciągle siedzi na telefonie, nie potrafi się obejść bez telefonu. Piotr jest rozpoczynającym karierę muzykiem, a Marta jest osobą, która już dawno zakończyła swoją przygodę z muzyką i odcięła się od tego świata i nie chce mieć z nim nic wspólnego, natomiast ciągle ma w sobie rzeczywiście głęboko zakopaną, ale wielką miłość do gry na fortepianie. Nigdzie nie idę! Kobieto, ciebie zaraz wyrzucą na bruk. Będziesz siedziała na ulicy z paczką herbatników, a potem z ręką wyciągniętą do ludzi, którzy nawet na ciebie nie spojrzą. To jest realne. Masz do wyboru albo żebrać, albo dzisiaj za 2 godziny pokazać się ludziom, tak? Dobra, to siedzisz tutaj, to jest studio telewizyjne, siedzisz i się witasz, tak? Ja jestem Kolaska i dobra, to więc gość, niespodzianka XXL w naszym programie, a więc powód, wielki powód Marty Morskiej. Pani Marto, niech tam pani opowie może coś o tych pingwinach, ale nie, dlaczego? Co się stało, że co panią skłoniło do tego, żeby powtórzyć swój wielki sukces, żeby zacząć wszystko od nowa? Niech tam pani powie o tych pingwinach, tylko krótko, w kilku zdaniach. Ja nie mogę się skupić. Możesz się skupić, po prostu mówisz jasno, wyraźnie, pogodnie, o co ci chodzi i co chcesz zmienić, tak? Bo o coś ci przecież chodzi z tymi pingwinami, tak? Coś chcesz poprawić, ratować, no to masz szansę, mów! Ten spektakl odbywa się w Nowej Hucie, w Łaźni Nowej, dlatego, że kiedy tutaj pokazałam ten tekst, przyjęto go z otwartymi rękami, gorąco, tak jak autor najbardziej lubi. I to jest powód, dla którego robię to tutaj z entuzjazmem i z takim poczuciem, że wszyscy są za. Można powiedzieć, że Nowa Huta byłaby miastem przyfrontowym. 100 lat temu tereny, które obecnie weszły w skład Nowej Huty, były częścią podkrakowskich wsi, które były końcówką najbardziej na północ wysuniętymi częściami Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Stąd tutaj, na najbardziej eksponowanych wzgórzach, które górowały nad otoczeniem, Austriacy, dowództwo twierdzy Kraków, w latach 90. i 80. XIX wieku wznosiło forty. Było ich 8, do dzisiejszych czasów zachowało się 6. Znajdujemy się w jednym z takich fortów, w forcie Grębałów, który oprócz fortu artyleryjskiego 49 Krzesławice zachował się najlepiej, a tak naprawdę został odrestaurowany od końca lat 80. do czasów współczesnych. Fort miał bronić przede wszystkim traktu sandomierskiego, fragmentu traktu sandomierskiego i fragmentu linii kolejowej łączącej Kraków z Kocmyrzowem. Miał bronić dostępu do Krakowa od tej części przed wojskami rosyjskimi i rzeczywiście w czasie I wojny światowej, w czasie pierwszej bitwy, czyli w listopadzie 1914 roku, fort brał udział w walkach, ostrzeliwał wojska rosyjskie, carskie, które podchodziły pod twierdzę Kraków od strony granicy, która przebiegała stąd około 10 km na północ i północny wschód. Co więcej, osłaniał wojska CK Armii, które dokonały wypadu na pozycje rosyjskie właśnie w trakcie tej bitwy w listopadzie 1914 roku. Załoga fortu jest nam znana. Znana jest nam z dokumentów mobilizacyjnych.
tuż przed I wojną światową załoga tego fortu liczyła 111 artylerzystów, 114 piechurów, którzy mieli bronić tego fortu, 5 oficerów dowodzących w tym forcie i 6 saperów. Jednym z elementów tej fortecy, fortu Grembałów, jest tradytor. Tradytor, który występuje w architekturze fortecznej Europy bardzo rzadko. A jakie było jego zadanie? Tradytor miał bronić dostępu do tego fortu od tyłu, że się tak wyrażę, ale przede wszystkim miał ostrzeliwać, wspomagać forty, które znajdowały się bardziej na południe, znajdowały się w dolnym biegu Dubni, która wpadała do Wisły, broniły tamtych terenów, czyli dwóch fortów. Fort Kopiec Wandy, który już dzisiaj nie istnieje, są bardzo nieznaczne pozostałości po nim i oczywiście fort Mogiła, który jest troszkę dalej na południe od fortu Wanda, mniej więcej 200 metrów. Tutaj w Mistrzejowicach, a konkretnie na osiedlu Piastów, które znajduje się w tle, jest fort 48A Mistrzejowice. Fort pancerny powstał w latach 1895-1897. Jest przykładem fortu zapuszczonego, fortu opuszczonego, fortu zniszczonego. Autorem projektu tego fortu jest trochę zapomniany polski oficer Emil Gołogórski, który w armii austriackiej dosłużył się stopnia generalskiego, ale bardziej znany jest z armii polskiej, bo tak naprawdę w Krakowie i w Polsce Południowej armię polską tworzył, zmarł przedwcześnie w 1921 roku. Fort 48A Mistrzejowice jest takim przykładem trochę opuszczonego, zaniedbanego miejsca na mapie twierdzy Kraków.